Mój dziadek, Maksymilian Wilimowski, urodził się w 1886 roku w Siemianowicach Śląskich jako syn majstra hutniczego, budowniczego wielkich pieców martenowskich. Gimnazjum ukończył w Katowicach, gdzie należał do tajnego patriotycznego kółka samokształceniowego Towarzystwa Tomasza Zana. W kółku tym uczniowie uczyli się języka, historii i literatury polskiej. W 1908 dziadek podjął studia lekarskie na Uniwersytecie Wrocławskim. Wydział Lekarski Uniwersytetu był szeroko znany w całej Europie jako jeden z wiodących. Niemcy z części kontrybucji pozwycięskiej w 1871 wojnie francusko-pruskiej wybudowali przy ulicy Chałubińskiego we Wrocławiu cały zespół nowoczesnych klinik uniwersyteckich wraz ze strukturą akademicką i ściągali do Wrocławia najznakomitszych profesorów medycyny. Początkowo też stosunek do Polaków był normalny, podobny jak w pozostałych częściach Niemiec. Stąd też studiowało na nim wielu Polaków. Dziadek został członkiem Koła Braterskiego, najwyższej we Wrocławiu komórki organizacyjnej Związku Młodzieży Polski. Z ramienia tej organizacji został komisarzem oświatowym dla Górnego Śląska i w latach 1909-11 opiekował się polską młodzieżą gimnazjalną zrzeszoną w 12 zakonspirowanych kołach Towarzystwa Tomasza Zana. W 1911 wytoczono mu na uniwersytecie sprawę dyscyplinarną z powodu wykrycia polskiej biblioteki. Przeniósł się wówczas do Fryburga w Badenii, gdzie sprawa została umorzona. Kierowanie polską biblioteką nie było tam bowiem w przeciwieństwie do Prus uważane za karygodne. W kwietniu 1912 dziadek na polecenie Komitetu Okręgowego Zetu powrócił do Wrocławia i opiekował się Polakami, którzy studiowali na Uniwersytecie Wrocławskim. Stanowili oni po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski trzon inteligencji polskiej na tym terenie. Dziadek zaangażował się również z pomocą polskiego koła poselskiego w Reichstagu, m.in. Wojciecha Korfantego, w ratowanie w śląskich gimnazjach polskich uczniów relegowanych za posiadanie polskich książek i uczestniczenie w wycieczce do Krakowa. W 1914, po uzyskaniu dyplomu lekarza, dziadek został chirurgiem, asystentem kliniki chirurgicznej w kompleksie klinik uniwersyteckich we Wrocławiu i wraz z innymi Polakami, asystentami klinik, uczestniczył w akcji pomocy Polakom uchylającym się od służby wojskowej. Potem został powołany do wojska niemieckiego i pełnił przez kilka miesięcy służbę wojskową. Po powrocie do Wrocławia uzyskał stopień doktora. Wkrótce jednak pod naciskiem niemieckich studentów został wraz z kilkoma innymi asystentami Polakami zwolniony z uniwersytetu. Przeniósł się do Poznania i wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego, w którym służył jako lekarz w randze kapitana w szpitalu okręgowym. Potem przeniósł się na Górny Śląsk, dla którego rozpoczął się wówczas 3-letni okres walki o przyłączenie do Polski. Okres 3 powstań i wyznaczonego w traktacie wersalskim plebiscytów w kwestii przyłączenia ziem albo do Niemiec, albo do Polski. W tych decydujących o polskości Górnego Śląska latach należał do najbardziej aktywnych działaczy. W 1919, po upadku pierwszego powstania, 20 tysięcy powstańców szukało schronienia na przygranicznych terenach Polski. Więc dziadek organizował życie kulturalne w obozach uchodźców jako szef sekcji oświatowej Komisariatu Rad Ludowych Śląskich. Współpracował również z sekcją zdrowotności, organizującą opiekę lekarską dla uchodźców. W 1919 w ramach przygotowań do plebiscytu powołano Generalny Sekretariat Plebiscytowy. Kierownictwo powierzono dziadkowi Wilimowskiemu, adwokatowi Konstantemu Wolnemu i dziennikarzowi Edwardowi Rybarzowi. W październiku Wilimowski zwrócił się sukcesem do Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie o odtworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska.
1920 z ramienia rządu polskiego Wojciech Korfanty objął stanowisko komisarza plebiscytowego dla Górnego Śląska. Dziadek pośredniczył w zakupie hotelu Lomnic w Bytomiu, przeznaczonego na siedzibę polskiego komisariatu, przekształconego z sekretariatu plebiscytowego. Był także szefem sekcji rewizyjnej komisariatu. Został też kierownikiem Wydziału Kulturalno-Oświatowego, obejmującego również sport i wychowanie fizyczne. Trwała walka o serca i umysły Polaków na Górnym Śląsku, o pozyskanie ich dla sprawy polskiej i wygranie plebiscytu. Dziadek tworzył, opiekował się i wspomagał setki organizacji społecznych, oświatowych, kulturalnych i sportowych, a także opiekował się harcerstwem. W tamtym czasie nadzwyczaj rozwijały się kluby sportowe, zwłaszcza piłkarskie. Rozwój organizacji sportowych był powodem reorganizacji wydziału. Powołano więc samodzielny Wydział Wychowania Fizycznego, którego kierownikiem został dziadek. Powstały 184 kluby sportowe, niektóre znane do dziś, jak Polonia Bytom, Pogoń Katowice, Naprzód Lipiny, Ruch Chorzów, wówczas Wielkie Hajduki. Był współorganizatorem Śląskiego Okręgu Związku Piłki Nożnej i twórcą Związku Towarzystw Sportowych Okręgu Górnośląskiego. Widać z tego, że cały czas realizował ideę Tomasza Zana poprzez wiedzę, rozum i wychowanie do wolności. W maju 20 roku brał udział w obronie zaatakowanego przez bojówki niemieckie hotelu Lomnic, a podczas obrony organizował punkt opatrunkowy. Podczas III Powstania Śląskiego był komendantem Głównego Szpitala Wojsk Powstańczych w Mysłowicach i ordynatorem oddziału chirurgicznego. W raporcie szefa sanitarnego Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych wymieniony jest jako jeden z najbardziej zasłużonych lekarzy Armii Powstańczej. Po III Powstaniu dziadek został szefem Górnośląskiego Szpitala PCK w Mysłowicach. Był też zastępcą przewodniczącego Komitetu Przyjęcia Wojska Polskiego na Śląsku. Po przyłączeniu Górnego Śląska do Polski dziadek mieszkał z żoną Marią i synem Marianem w Katowicach na rogu 3 Maja i Słowackiego, gdzie miał również gabinet lekarski. Był chirurgiem, naczelnym lekarzem Szpitala Ojców Bonifratrów, a potem kierownikiem Szpitala Miejskiego przy Raciborskiej. Został również naczelnym chirurgiem Kolei Górnośląskich. W 1928 został prezesem Związku Szpitali Samorządowych i Prywatnych. Był założycielem Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa i współorganizatorem pierwszego ogólnopolskiego zjazdu. Cały czas udzielał się jako lekarz, naukowiec, organizator różnych towarzystw, związków i czasopism medycznych. Ale udzielał się również poza sferą medyczną. Zorganizował w Katowicach zjazd byłych członków tajnych organizacji niepodległościowych na Śląsku. Był członkiem prezydium zjazdu Związku Grup Działaczy Społecznych, szefem sanitarnym Okręgu Śląskiego PCK, prezesem Towarzystwa Polsko-Czechosłowackiego, aktywnym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Powstańczej, Śląskiego Związku Akademickiego, Towarzystwa Przyjaciół Teatru Polskiego. Sporo jeździł po świecie. Uczestniczył w zjazdach Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgów i Międzynarodowych Kongresach Szpitalnictwa, m.in. w Wiedniu, Berlinie, Genewie i Mediolanie. Również wakacje spędzał zarówno za granicą, jak i w Polsce. Pewnego razu w Londynie złodzieje zrobili sztuczny tłok i ukradli mu z wewnętrznej kieszeni marynarki papier toaletowy. Innym razem na wycieczce do ogrodu zoologicznego, być może we Wrocławiu, jego syn Marian zafascynował się słoniem. Zauważył, że wolno było karmić go bułkami z pobliskiego kiosku, więc poprosił dziadka o parę groszy na bułkę. Dziadek siadł sobie na ławeczce. Słoń wziął delikatnie trąbą bułkę z rąk Mariana, zjadł i poprosił o jeszcze. No to Marian poprosił ojca o kolejne grosiki. Tak powtórzyło się parę razy. No ale w końcu dziadek odmówił. Cóż było robić? Marian skazał słoniowi na swojego ojca i bezradnie rozłożył ręce. Na to słoń zanurzył trąbę w stawie, podniósł ją i oblał dziadka wodą. W życiu towarzyskim dziadek utrzymywał zawarte przyjaźnie z okresu studiów, wczesnych lat pracy i powstań śląskich.
Spotykał się z wolnymi. Za żony z Konstantym mieli przecież dwie siostry z domu Sforowskie, Marię i Wandę. Z doktorem Jarczykiem i jego rodziną, z Chlądami, w tym z kardynałem, prymasem Chlądem, z Michałem Kołoczkiem i jego rodziną. Odwiedzał siostry, służebniczki Najświętszej Marii Panny w Panewnikach, które pracowały w szpitalach, którymi kierował jako pielęgniarki. Po wojnie, po jego śmierci, kontakty te utrzymywała nadal jego żona Maria. Przyszła wojna. Niemcy umieścili dziadka, podobnie jak mojego drugiego, na liście gończej Sonderfahndungsbauch, w związku z czym musiał się ukrywać i uciekać do Krakowa z całą rodziną. Po II wojnie światowej, już w lutym 1945 roku, objął przedwojenne stanowisko dyrektora szpitala miejskiego w Katowicach i kierował nim aż do śmierci. Pełnił również aż do śmierci funkcję prezesa Śląskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz naczelnego lekarza kolejowego. Zmarł 3 lipca 1951 roku podczas pobytu leczniczego w sanatorium w Jastrzębiu-Zdroju. Pochowany został na cmentarzu przy ulicy Francuskiej w Katowicach, gdzie również pochowano jego żonę Marię, która dożyła 100 lat. Leżą w bliskim sąsiedztwie przyjaciół Konstantego Wolnego i jego żony, Jarczyków, Rymera, Korfantego. W uznaniu zasług Maksymiliana Wilimowskiego dla polskiego sportu na Górnym Śląsku Senat Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach uchwalił nadanie tej uczelni imienia doktora Wilimowskiego. Uchwała ta nie została jednak zatwierdzona przez władze PRL. Natomiast jedna z ulic przy Akademii nosi jego imię. Za swoje zasługi w walce o polski Śląsk został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Śląskim Krzyżem Powstańczym oraz innymi odznaczeniami. Dziadek zmarł, kiedy miałem 2 lata. Jako dziecko pamiętał starszego pana, pochylonego, ponieważ miał chorobę Bechterewa. Jakie wywarł na mnie piętno? Myślę, że to piętno wywarł poprzez swojego syna, mojego ojca, Mariana, który uczył mnie całe życie postępować etycznie, moralnie i ciężko pracować.